Siemanko, witam Was na kanale, Artur Wilanowski, ze mną King Kong, siemanko. Siemanko, cześć, witam wszystkich. No i powiedz, wracasz do Gromdy, można powiedzieć, że po ostatniej porażce, powiedz, co tam się wydarzyło, czy przepracowałeś już jakąś tam lekcję? Tak, wracam, muszę gdzieś tam zmazać to potknięcie, które się wydarzyło. Jestem mega zmotywowany, zdeterminowany, zrobię wszystko, żeby tym razem wygrać i gdzieś zapomnieć o tej nieszczęsnej porażce. A powiedz, masz jakiś plan właśnie na tą walkę, ponieważ będziesz walczył tym razem z niższym zawodnikiem, więc no, może to być dosyć specyficzna walka. No, plany się zmieniły diametralnie, bo w naszej czwórce był jeszcze Dzidziuś, którego bardzo pozdrawiam i życzę powrotu do zdrowia. Zamiast dwumetrowego chłopa ciężkiego przyszedł młody, niski, szybki nastolatek, który będzie upatrywać tu swojej szansy. Na pewno będzie chciał tutaj powalić kolosa, którym ja jestem. No, muszę uważać na tą jego szybkość, tak? No i właśnie, jaki masz plan, powiedzmy, na tą walkę? Trzymać go na dystans? No bo umówmy się, przy twoich gabarytach, no masz ten zasięg zdecydowanie większy. No nie, raczej nie będę wykonywać jego roboty, czyli skracać dystansu i wykorzystywać szybkości, no bo jest tutaj 40 kilo różnicy i gdzieś ten chłopak na pewno nie jest z pierwszej łapanki, gdzieś tu też ma swoje walki zrobione i no muszę tutaj pracować teraz z dystansem, zdecydowanie. Opowiedz, czy właśnie wiesz cokolwiek o swoim rywalu? Okazało się, że jest to były zawodnik mojego trenera, więc coś będę wiedzieć, ale to było lata temu, tak? To na pewno chłopak się wywodzi z boksu, umie boksować, tak mi się wydaje. No nie jest amatorem, tak? Poza tym tu nie biorą słabych ludzi, więc na pewno będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. To muszę Cię zapytać odnośnie walki Wasyl z Zadymą i na samym początku Cię podpytam, czy Tobie się podobają tego typu zachowania, co Wasyl popchnął Tomka? Nie wiem, czy gdzieś tu rzeczywiście jest ta zła krew. Wasyl mówi, że jest, tak? No nawet jeśli jest, to nie jestem zwolennikiem takiego popychania. Jest to jego przeciwnik, tak, który wchodzi z nim do ringu, zostawi swoje zdrowie i za to należy mu się okazywać szacunek, bo z reguły jest tak, że przed walką tutaj sobie ciupią, wyzywają się, a nagle po walce jak wygra czy coś, to nagle kurwa wielcy koledzy są, tak? No to albo jest źle, albo jest dobrze, tak? Więc idźmy w tą stronę. Jeżeli się okaże, że Wasyl wygra, to niech tą niechęć i nielubienie zostawi wtedy do końca, a nie przybija piątki i drapie tam po głowie, tak? Za dymę. Osobiście uważam, że to było pod wyświetlenia, tak mi się wydaje, bo tak Wasyl widać, że nie potrafi kłamać. No, jeżeli tak jest, okej, no każdego sprawa. Ja kibicuję Zadymie, którego nazywam Wałęsą. Okej, i jakbyś mógł powiedzieć właśnie odnośnie Wałęsy, w czym byś upatrywał jego największe atuty i szanse? W czym? On jest nieobliczalny, on jest tak wesoły i zabawny i w tym wszystkim nieobliczalny i niebezpieczny, że w tej takiej jego dzikości. Czy chciałbyś w przyszłości się zmierzyć z Zadymą? Wiesz co, jeżeli będzie ku temu okazja, nie odmówię, na pewno. Nie odmówię nikomu, kto będzie chciał się ze mną zmierzyć, ale uważam, że takie coś by było bez sensu, chociażby ze względów na warunki fizyczne. Z tego, co kojarzę, to ty już wcześniej mówiłeś, że wolisz walczyć jednak z równymi sobie, ponieważ właśnie w takim przypadku to można powiedzieć, że mały pobił właśnie dużego i wtedy można powiedzieć, że w jakim stopniu jest to jakaś sensacja. Tak, nie lubię takich walk, bo jest to takie, kurde, zestawianie Dawida z Goliatem, tak, gdzie tak naprawdę ja mogę takim spotkaniem sobie przepierdzielić dużo, a z kolei taki mały to nagle będzie wysławiany gdzieś tam w niebiosa, tak, więc nie jestem zwolennikiem takich walk, bo to tak, dla młodego, dla małego jest to mega szansa, a duży jak dostanie w ciry, to jest skreślany, więc to jest w ogóle bez sensu dla mnie. To już na sam koniec się podpytam odnośnie turnieju, czy Maximus dla Ciebie również jest takim głównym faworytem? Ludzie go tak kreują, ma umiejętności, są ku temu wszystkie przesłania, jednak ja wierzę w mojego kolegę klubowego Wąskiego, któremu życzę powodzenia i wierzę, że on tutaj namiesza. A właśnie poruszyłeś jeszcze Wąskiego, jakbyś ocenił jego szansę? Pewnie sparowaliście razem. Przygotowywaliśmy się razem, jest to mocny chłopak, ma pierdolnięcie, ma mocną szczękę, naprawdę biliśmy się często.
więc on jest przygotowany na Dawida, w razie gdyby się z nim zmierzył, chociażby przez warunki fizyczne ze mną. On tu dopiero pokaże. Nie chcę zapeszać, ale uwierzcie mi, że on tu pokaże klasę. Czyli warto na niego stawiać? Zdecydowanie. Ręczę za niego własną osobą. Dzięki wielkie. Dzięki i życzę bardzo. Powodzenia. Nie dziękuję, oby bez kontuzji. Dzięki Pozdrawiam. Wielkie.